Jednak tego nie wkleisz. Cześć. Witam. Od której godziny jesteś dziś wolontariuszem? O 9 rano. A czym się zajmujesz? Zabezpieczam salę i donoszę jedzenie. Odpowiedzialne zajęcie. Czy udało ci się już coś podkraść? Wiele jedzenia. Oddechu już nie mogę złapać, ale bym sobie usiadł. Tak, uznałem, że nagrywanie z Mariuszem, czy jak mu tam było, Mateusz? Nie, Marcin, o. To po prostu nie ma żadnego sensu, bo ja jestem tej najciekawszą osobistością i sam bym chciał w ogóle prowadzić. Gdyby nie to, że zapomniałem statywu z domu, to bym w ogóle nie musiał prosić tego gościa, co tam za kamerą. Jak mu... Regec, dobrze pamiętam. Andrzej. Ten kudłaty, Andrzej Regec, no. To nie musiałbym w ogóle kamery dawać, byłbym samowystarczalny i wartość merytoryczna kanału wzrosłaby nie tylko o 200, a o 300%. Dobra, chyba idziemy dalej, nie? Chodź, bo pani chce udzielić wywiadu nam. Tak, pani przyszła specjalnie dla nas, ja z tej strony podejdę. Dzień dobry. Nasze pytanie brzmi, ilu kolegów pani dziś spotkała? No z klasy jestem jedyna, ale niestety, no tak się złożyło. Natomiast bardzo się cieszę, że kilka osób z mojego roku się pojawiło. Z klasy artystycznej, z klas o rok, dwa starszych, ale też no, grono pedagogiczne jak zwykle nie zawiodło i miłą niespodziankę sprawiło. Także wszyscy się jeszcze rozpoznajemy, to dobry znak, pomimo że no, już parę lat temu żeśmy mieli maturę. Tak, wszyscy nadal jesteśmy w tym samym wieku, 21 na szczęście, prawda? I tego trzeba się trzymać. Mamy jeszcze ostatnie pytanie, które zadajemy wszystkim, których dzisiaj spotkaliśmy. Moja klasa lingwistyczna, była klasą zwykle bardzo grzeczną, trzymającą się frekwencji właściwej. Natomiast był jeden taki dzień cholerny, którego ja z bezpośredniej relacji nie znam, bo w tym dniu zdawałam zupełnie inny egzamin, trochę byłam zakręcona czymś innym. Natomiast moja klasa uciekła. I pamiętam do dziś, w momencie, kiedy następnego dnia ja przyszłam już po tym egzaminie, a nie wiedziałam, co się w ogóle stało, dlaczego nagle pan dyrektor Mołocznik zawidział do naszej klasy i takim wzrokiem krążącym patrzył po wszystkich twarzach, po prostu przerażonych, a ja taka wyluzowana sobie siedzę i się nagle pyta, a ty gdzie wczoraj byłaś? Ja mówię, na egzaminie w British Council. A on mówi, no dobrze. Do dziś pamiętam ten wzrok, który utkwił we mnie, dyrektora Mołocznika i rzeczywiście to robiło wtedy wrażenie. Dzisiaj jest tylko miłą, wesołą anegdotą. Kumulacja ludzi na półtora piętrze. Sprawdźmy, co się dzieje na górnej sali. A tutaj duża, piękna sala, w której jeszcze nie byliśmy. Hej! Zaczynać powoli. Właśnie, będziecie coś grać teraz? Tak, będziemy coś grać. Najpierw zaczyna Kasia Krupa z Nocą Komety, potem chyba jest Ela, jak się nie mylę. I gramy z Elo właśnie. Gram ja, czyli Bartek Dziadosz i Filip Pietreń. Bardzo cieszymy się, że udało nam się złapać jednego z artystów, bo oni są zazwyczaj bardzo zajęci i nie mieliśmy okazji z nikim pogadać. Dzięki za wywiad i udanego koncertu. Spoko, fajny wywiad. Dzięki. Mamy mówić do tego chomika tutaj. Udało nam się złapać jedną z artystek rozchwytywanych po prostu na prawo i lewo. Da nam teraz ekskluzywny wywiad i powie, co będzie robiła za pół godziny. Za pół godziny. Być może będę tutaj jeszcze, będę się wciąż nudzić. Aczkolwiek szczerze mówiąc, jak tutaj tańczyłam po swoim własnym koncercie, to spociłam się jak nigdy. Tego nie słyszeliście. Jak z frekwencją na koncercie? Może mój koncert podsumuję, bo muszę dodać, że występowałam z moimi własnymi chłopcami Blaze Away zespół. I podsumuję ten koncert jednym zdaniem, które powiedziała jakaś pani do nas podchodząc, tak podeszła w trakcie koncertu i mówi: wiecie co, ściszcie, bo nie można rozmawiać. Odchodząc lekko od tematyki stulecia, co jadłaś dzisiaj na śniadanie? Dzisiaj na śniadanie jadłam dwie kanapki z serem białym. I tylko? Kawę. Tylko z serem białym? Tak, śpieszyłam się. Czy jesteś na diecie? Nie odchudzam się. Czyli ona nie... je zdrowo. Niemożliwości. A jak jesz płatki, to najpierw lejesz mleko, czy sypiesz płatki? Oczywiście, że najpierw płatki. Dziwna, idziemy stąd. Pytamy o najciekawsze historie i anegdoty, które wydarzyły się w tej szkole. Czy ma pan jakąś w głowie? Potrzebuję chwilę czasu na zastanowienie. Mamy chwilę czasu, poczekamy. Nie. To krępujące, wiem. Jak pani Marzanna Prównik skakała po stołach, jak mysz przebiegła przez klasę? Tego nie pamiętam. Ale ja pamiętam. Mysz przebiegła,
a ona w panice po stołach. Zresztą połowa dziewczyn też. Jesteśmy właśnie na dolnej sali gimnastycznej, gdzie zebrało się wiele, wiele ludzi, co nas oczywiście bardzo cieszy. Cieszymy się, że naszą szkołę chcą odwiedzać absolwenci, wracają tu, chcą widzieć swoich znajomych, swoich nauczycieli, wspominać czasy licealne. Nie wiem, co ze sobą zrobić, bo panuje tu naprawdę wielki gwar. A, to my. To cześć, możesz powiedzieć coś teraz do mikrofonu. Lekcja na dziś. Dzień dobry. Podobno teraz my jesteśmy fotografowani. Dzień dobry, możemy zająć chwilkę? Pani rozmawia przez telefon, ojej. Pani udaje, że rozmawia. O, sprytne. Proszę pana, ja jestem Sani, w której po raz kolejny nie mam stroju do WF-u i cieszę się, że nie gania ze mną nikt, tak jak potrafił pan profesor Bublewicz nam dopiec, ale w pozytywnym sensie tego słowa oczywiście, bo wyjątkową postacią, jak chodzi o to miejsce, będę zawsze pamiętał, że tutaj trzeba było intensywnie się zachowywać. Jesteśmy właśnie na scenie, na której odbywało się dzisiaj wiele ciekawych występów. Mam nadzieję, że wszystkie zostały nagrane kamerą szkolną, kiedy ja z Marcinem nagrywałem inne rzeczy. Nie wiem, co powiedzieć o tym miejscu. Wszystko zostało pięknie udekorowane. Troszkę brak mi słów, bo ta szkoła dawno nie wyglądała tak dobrze. Jestem ciekawy, jak szybko uda nam się pozbyć stąd tych rzeczy i rozpocząć normalnie lekcje WF-u. I co? I to by było na tyle, bo jestem nieciekawym człowiekiem i nie mam zbyt wiele do powiedzenia, nie to co Marcin. Brakuje nam go i bardzo tęsknimy. Za to mam fajnego kotka, którego mi zostawił. Martwego, ale fajnego. Ludzie się na nas patrzą, to ciekawe. Kamerzysta nie słyszy, co do niego mówię. Puszczę mu oczko. Odpowiedział. Dobra, idziemy stąd.